liga w tym roku pokazuje, że trzeba się z każdym liczyć i każdy mecz naprawdę, żeby wygrać, będzie trzeba się niesamowicie napracować. Do ciężkiej pracy po ostatnim meczu wzięli się piłkarze ręczni WKS-u Grunwald Poznań. Co prawda wojskowi odnieśli jednobramkowe zwycięstwo w siódmej kolejce pierwszej ligi, jednak trener Rafał Walczak miał pewne zastrzeżenia do gry swoich podopiecznych. Po tym spotkaniu to też analizowaliśmy ten mecz, pomimo że wygrany, ale wiadomo, że zawsze ta defensywa u nas mimo wszystko działa od kilku sezonów lepiej niż ofensywa. No, próbujemy gdzieś tam jakieś braki nadrobić, czy coś postarać się zmienić, żeby jednak już w meczu z Borem Oborniki Śląskie rzucić tych bramek trochę więcej. Do tego potrzebna będzie dobra skuteczność w ataku. Co prawda, sympatycy Grunwaldu nie mogą ostatnimi czasy narzekać na słabe wyniki drużyny, bo w dwóch poprzednich meczach WKS zanotował dwa zwycięstwa. Jednak do pokonania rewelacji bieżących rozgrywek Boru Oborniki Śląskie niezbędne mogą okazać się większe zdobycze bramkowe. To jest taki zespół, no, w tej rundzie wynika póki co czarny koń, tak? Skoro wygrał z Gorzowem w Gorzowie, przy, no, nie oszukujmy się, naprawdę takiej słabszej postawie Gorzowa, może nawet lekceważącej w pierwszej połowie. No i to tak właśnie, jak się kogoś zlekceważy, to tak właśnie to się kończy. O lekceważeniu gospodarzy sobotniego spotkania nie może być mowy. Wszak zespół z Obornik Śląskich plasuje się obecnie na trzecim miejscu w lidze. Grunwald okupuje szóstą pozycję. Pierwszy gwizdek w meczu ósmej kolejki zabrzmi o godzinie 18:00.